pracujemy. Daj mi się przywitać. Hej, witam was serdecznie na kanale w kolejnym odcinku i dziś jestem znowu z Filipem. Hej! Słuchajcie, ostatnio zrobiliśmy odcinek kwaśne versus słodkie i bardzo wam się spodobało i chcieliście, żebym zrobił kolejną część, czyli na przykład słodkie versus słone i żeby znowu był Filip, więc Filip się zgodził i jest ze mną. Słuchajcie, na samym starcie chciałem wam powiedzieć, żebyście koniecznie stawili łapkę w górę i subskrypcję mojego kanału. Możecie też wbić na kanał do Filipa. I jeżeli jeszcze nie widzieliście mojej najnowszej kolekcji Dearside, to możecie sobie wejść w link w opisie. I jeszcze chciałem tylko podziękować tej oto osobie, która była mega aktywna u mnie na Instagramie. Dziękuję ci bardzo za aktywność i bierzcie przykład właśnie z tej osoby, wbijajcie do niej na profil. Jeżeli też chcecie się pojawić w kolejnym odcinku tak właśnie jak ta osoba, to bądźcie aktywni u mnie na Insta, bo tam prawie codziennie są zdjęcia. Dobrze, zasady naszego challenge'u. Co dzisiaj robimy? Dziś będziemy mieli challenge słodkie versus słone. Mamy 10 przygotowanych rzeczy, albo 9, nie pamiętam. W każdej rundzie dostajemy 2 talerze, mieszamy, tak jak ostatnio. I w momencie, kiedy się zatrzyma, to najpierw ty, później ja, masz możliwość powiedzenia zostawiam albo zamienię. Punktacja wygląda następująco. Ostatnio zrobiliśmy to tak, że co nam bardziej smakowało, to ta osoba dostawała punkt. Tym razem jest inaczej. Za słodki jest punkt, za słony nie ma punktu. A czemu nie? Słone też jest. Słone jest lepsze niż słodkie. Za słodki jest punkt. Ale czemu? Bo tak. Więc jeżeli trafisz na coś słodkiego, masz punkt. Jeżeli trafisz na słone, nie masz punkt. A może masz punkt wtedy, kiedy to zjesz. Nie. Także, za słodki mamy punkt, za słony nie mamy punktu. Punktacja będzie wam się pojawiać gdzieś tu i tu. Także możemy w tym momencie już zaczynać. Uwaga, wjeżdża pierwsza runda. Prawie mi spadło. Wow. Mieszamy delikatnie, żeby nic nie wyleciało. Ja zamieszam. Teraz masz możliwość powiedzenia zamiana albo zostaje. Zostaje. Albo... Za późno, bierz do siebie. 3, 4. Haha! Ja mam słodkie, więc wygrałem. Słuchajcie, u mnie jest ciastko, mam herbatniki, a Filip ma krakersy. Krakersy są słone, herbatniki słodkie. Wow, ogólnie się walka. Aaaa! Herbatniki to z kiślem tylko się. Co? Z kisielem. Co z kisielem? Herbatniki. A ja w herbacie maczę. No bo to są herbatniki. Nie, ja w kisielu. Okej, okay. Herbacie są pyszne. Robi się. Nie, bo zawsze składają do sosu. No to, bo za długo trzymasz. To na chwilkę się maczę. Dobrze. Runda druga. Czy to są, wow, miski? Wow, miska z Ikei. Dobrze, teraz ty mieszasz. Wiesz, że nie zamieszałeś. Zamieszałem. Dobrze, ja robię zamianę. Uwaga, jesteś gotowy? 3, 2, 1. Okej, okay. Ja nie lubię i tak. Mamy tutaj wafle ryżowe. Ja mam właśnie fit, zwykły ryż, z solą morską, a ty masz z czekoladą mleczną. One śmierdzą. Czyli ty masz słodkie i ty masz punkt. Generalnie. Yeah. Musisz zjeść. Nie. Mój jest całkiem dobry, ale nie jest taki słony. Miał być solą i nie czuję. No może trochę czuję. Słodkie. Gratuluję. Gratuluję wyboru. Dziękuję bardzo. Przegrałem. Czy jesteś gotowy na trzecią rundę? Piękna pogoda. Co? Trzecia runda. Yeah. O, takie jeszcze nie było. Czy one też są z Ikei? Owszem. Ja się pogubiłem już. Wow, zamiana. Jeszcze raz zamiana. Nie, już nie mogę drugiego. 3, 4. Mam punkcik, mam słodkie. To są, są jakieś przejarane. To są precle w czekoladzie mlecznej na słodko, a Filip ma precle słone. Ale one są czarne aż. Ale w ogóle bardzo fajnie nam się złożyło, że były czekoladowe precle i wyglądają prawie identycznie jak te, tylko właśnie a weź go wylisz. Weź go wylisz tak, żeby pozostał taki. Po co? Nami są takie same. Na pewno będą trochę inne, bo to jest z solą. Ale są dobra. Jak nie jedliście, to się możecie spróbować kiedyś. Pyszne. Chciałbyś trochę? Nie, nie chcę. Jestem na diecie. Może innego. Zobacz jak pięknie pachną. Nie rzucaj, zobacz jak pięknie pachną. Padaj! Czekoladą, miam, miam, miam. Lubię męczyć Filipa, kiedy jest na diecie. To pora na kolejną rundę? Tak! Wow! Idzie nam bardzo sprawnie. Jest to runda numer 4. A czy coś wystaje? O fu, co to jest? Jakiś kłaczyk z dywanu. No to na dywanie robiłeś? Nie, ale leżało już tylko na dywanie. Wow! Już. Zamiana. Ale bo ty wiesz co tam jest! Nie wiem! Ty to pakowałeś pewnie. Tak, ale pakowałem to jakieś 2 godziny temu i naprawdę nie patrzyłem, który kolor miseczki to jaki jest produkt. No dobra. Nie mam pojęcia. A jak będę miał... Zamiana. A. Będę miał słone, to ten, to twoja wina. 3, 4. Masz słone. To wolę tak. U ciebie są chrupki orzechowe, a u mnie są chrupki truskawkowe, które są mega słodkie. Mam punkcik. Ja nigdy nie jadłem truskawkowych. Spróbuj. Są bardzo słodkie. Czemu je sklejasz? Ale jakie słodkie. No pyszne. Fuuu, dostałem twojego pijanego. Ale one są trochę kwaśne. Nie, uwaliłeś mi całą koszulkę. A czujesz, że są kwaśne? Uwaliłeś mi koszulkę swojego śliwego. Ale są trochę kwaśne. No delikatnie, ale są pyszne.
Zjadłeś swojego? Tak. Nie, nie widziałem. Zjadłem. Widzę spadające chrupki. Bo nie zaliczy czerwony. Jesteś oszustą. Widziałem to. Mamy tu podgląd, duży dość. No nie, pójmij na stół. Kochani, przed nami runda piąta. Oszczyłeś mi włosy. Runda piąta. Piątą rundę zaczynamy. Ja teraz piątę chyba, nie wiem. Zamiana czy zostaje? Ale tu widać, bo ona tu ma trzy. Ale to jest miseczka z poprzedniej, bo tak odłożyłeś, że uwaliłeś wszystko. No i ty wiesz, co jest podmiot. Nie wiem. Wiesz, sobie zobaczyłeś. Zostaje. Dobrze. 3, 4. Okej, okay. Już widzę. Ciekawe. Ja mam tutaj popcorn, który jest zwykły, słony, a Filip ma popcorn słodki, ale ze względu, że nie mogliśmy znaleźć karmelizowanego popcornu po prostu w paczce, to wzięliśmy taki batonik, który jakby trochę... Ukraiński słodycz jakiś. Tak, to jest ukraiński słodycz, ale to jest generalnie popcorn karmelizowany, sklejony w sobie jakby w batonik. Czyli trochę tak jak szyszka też, jak jest z ryżu. Tylko, że tu jest popcorn zamiast ryżu. Generalnie masz pół, dobra? Twardy masz, no. Twardy się przykleja do zębów. O wow, bardzo twardy. Ale nie jest zły. No jest trochę smakuje jak też szyszki, tak. Okej, okay, czyli masz punkt. Już. O, staram się przyjmować. Tak, już zabieram. Mamy rundę szóstą. Zamiana. Dobra. 3, 4. O nie. Ha, tak. Olej palmowy. Dobra. Filip ma Nutellę, która jest słodką rzeczą, więc masz... A ja myślałem, że kupa. A ja mam niestety słoną rzecz i jest to masło orzechowe, którego naprawdę szczerze nienawidzę. Miałem ci przynieść kurzeczkę. Tutaj. A już zabem. A no dobra, no ty nie masz żadnego challenge'u w ogóle, no to teraz. To jeszcze na, ja mam masło, że dużo tego muszę... Tak, całe. Nie. Jedz, drogie było. 10 zł kosztuje słoik. Dużo. Ale jest bardzo wydajne. No niektórzy uwielbiają. Nie, nie jestem zwolennikiem. To też nie jest takie złe, jak kiedyś próbowałem, było gorsze. 7. runda! Drodzy telewizowie. Coś ciężkiego to ma. Albo to telewizor jest zły, ciężki. Teraz kręcę. Zamiana. Stresuję się, bo wiem co nakładałem w którymś momencie, jeśli tego nie mieliśmy, więc to może być to. Dobra, 3, 4. Tak, to jest to. Masz słodkie! Tak? Masz twaróg, ja mam ser feta. Nie lubię twarogu! Filip ma twaróg, ja mam serek feta, który jest naprawdę bardzo słony, więc generalnie masz punkt, ale ja się cieszę, bo ja... nie pomyliło ci? Nie, nie, bo twaróg się bardzo taki robił miękki, a ser feta jest całkiem twardy. Ja lubię ser feta, więc mi nie przeszkadza. Ja nie lubię takich rzeczy. Ja tylko... Jak jest jakaś sałatka z serem feta, to ja wyjadam zawsze ser feta. Ja tylko kiri i ormety. Tak mi się przypomniały czasy moich cateringów. Pycha. No bo to jest trochę kwaśne, ale też słodsze na pewno niż ten, niż ser feta. Czyli punkt dla ciebie mimo wszystko. Nie możesz nie chcesz tego zjeść. A, obrzydliwe. Łooo, prawie mi wyleciało. Dobra, runda 8. Kręcisz. Nie wąchaj, tak się nie bawimy. Ludwik. 3, 4. Nie zamiesz? Alright. Zostaje. Alright, okay. Dobra, widzę, że mam słodkie, więc punkcik leci do mnie. Ale cóż to jest? Opowiedz o tym. Orzeszki w karmelu u mnie i u ciebie orzeszki słone. Soli. No, tak zwane. Dobre są w karmelu, ja uwielbiam. W karmelu? Moi drodzy, runda 9. Spierdziałeś się? Nie. Ty się spierdziałeś? Nie właśnie. Filip! Nie, naprawdę nie. Zostały ostatnie 2 rundy. Runda 9. Na koniec najlepsze zostaje, więc wezmę teraz to. Nie. Miseczki, jest, to tam jest. Miseczki są identyczne, więc nie wiem gdzie co jest. Jasne. Przemieszaj, mogę nawet nie patrzeć jak mieszasz, bo faktycznie pakowałem to przez sekundę. Stop. Stop. Zamiana. A to jest cięższe chyba. 3, 4. Faktycznie wyczułem tą różnicę wagi. Wow, Filip? Masz słodkie, więc punkt dla ciebie. Masz paluszki Poki, które są z truskawką polewą, a ja mam zwykłe słone paluszki. Obizałem wszystkie. Ej, tak nie. Ja lubię mango najbardziej chyba. Mango i matcha też są pyszne. Nie, pamiętasz, które one najbardziej smakowały? Nie. Te jagodowe. One miały jeszcze kawałki jagód, to było przesztosowe, naprawdę. Poki są pyszne. Ale mango też dobrze. Czyli punkt dla ciebie. I uwaga, ostatnia runda. O nie. I uwaga, runda 10. 60, czy tak się dałeś? Runda 10 jest najbardziej hardkorowa dla mnie. Znaczy zależy co trafię. Delikatnie bardzo, ja przemieszam. Zamiana czy zostaje? Ja nadal wiesz, że myślę, że to jest ustawione. Przemieszaj jeszcze. Zamknij oczy. Nie, bo ty podejrzysz, masz. Nie, nie będę podglądał, tam widać. Ja nie widzę teraz co robisz. Naprawdę nie widzę, ale widzę ciebie, czy ty nie patrzysz przypadkiem też. Możesz mieszać ile chcesz.
Decydujesz, czy zamiana, czy nie? Ja decyduję? Tak. Nie wąchaj. Zostaje. 3, 4. Dobra, muszę powąchać. Mamy 2 czarne kieliszki. Jest! Jest! Mam syrop czekoladowy, który daje się do lodów, do ciasta, do wszystkiego. A ty masz sos sojowy. Filip lubi sos sojowy. Lubię, ale... Ty lubisz bardzo, bo ty jesteś w stanie później nawet go troszeczkę wypić, jak już zjesz sushi. Ja nie przypadam aż tak za sojowym, w sensie w daniach ale... jest okej, okay, ale nie tak. No ale tutaj mamy tak łyżeczkę do wzięcia. Ale żeby zjeść sos sojowy, to trzeba mieć nastrój, trzeba mieć jedzenie, a nie tak samo z siebie. No, ale na szczęście mam czekoladę, wow, to był taki fart. Ale zawsze kolor mają w ogóle podobny no. bardzo. To jest delikatnie radny. Zostały takie. Ohoho! Moje słodkie. Fu! Najsłońsze z całego. Tak? Ej, udało się, brawo! Mamy słone, bardzo słodkie. O, jakie to było słone. Nie chcę. A jakbym wziął sól zjadł. Dobrze, moi drodzy, także jeżeli chodzi o ten odcinek, to tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, to koniecznie zostawcie łapkę w górę, wbijajcie do mojego sklepu, wbijajcie też do Filipa i dajcie znać, co mamy kolejnego nagrać właśnie w tym stylu. A może chcecie, żebym nagrał znowu słodkie versus słone, tylko z kimś innym. Surowe versus ugotowane. Nie, to niebezpieczne. Generalnie dajcie znać. Widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia. Pa, pa.